Dzisiejsza wizyta w Pasiece była podsumowaniem tego, czego maluchy przez cały tydzień dowiadywały się w przedszkolu. 50-kilkulatków z dużym zainteresowaniem słuchało o pracy pszczelarzy. Szczególną atrakcją była możliwość obejrzenia, jak wygląda ul wewnątrz oraz spróbowania miodu. Takie wycieczki służą bliższemu poznaniu, bo to, co mówimy w przedszkolu, to dzieci mają na obrazkach, na komputerze czasami puszczamy, ale nic tak nie ucieszy dziecko, jak dziecko poliże, dotknie i samo zobaczy, jak to wygląda w naturze. W związku z tym podsumowaliśmy ten tydzień, który żeśmy mówili o pszczołach, o jesieni, o całych urokach nadchodzącej już jesieni i dzieci dzisiaj mają okazję zobaczyć nie tylko pszczoły na żywo, ale zobaczyć, co się z nich, jak one przygotowują ten miód, który lubią albo nie lubią. Chciałbyś być pszczelarzem? Tak. A dlaczego byś chciał być pszczelarzem? Bo będę mógł zabierać miód, a ja bardzo lubię miód. A jak ten miód powstaje? On powstaje w takich specjalnych domkach, jak one się nazywają? Ule. I co tam się dzieje w tych domkach? Tam pszczoły przylatują, prawda? A trzeba się specjalnie ubierać jakoś, żeby podchodzić do takiego domku? Tak. Jak? Kapeluciki. I coś jeszcze? Sloje pszczółko odporne. Lubisz miód? Tak. Dlaczego? Bo jest słodki. Maluchy miały okazję zobaczyć ule, jak pszczółki wlatują, wylatują po prostu z uli. Jakie ramki są w ulu, na podstawowe narzędzia i co pszczoły przynoszą, same dobre rzeczy, to jest zdrowie z ula. Niestety o to zdrowie w ostatnich latach coraz trudniej. Ze względu na stały spadek populacji pszczół, pszczelarze z roku na rok odnotowują zmniejszanie się ilości produkowanego miodu. W roku było to o 15% mniej niż w ubiegłym.